Staniszewski, próba indywidualnego wejścia, dobrze powstrzymywany przez Młynkowiaka, prawie rozgrywający gości. Pawłowicz, Staniszewski, rzut z biodra, jednak znalazł drogę do bramki. 2-1 po celnym trafieniu Marka Staniszewskiego w 6 minucie. Pietruszka, Marciniak. Zmienił się Pietruszka z młodszym z Marciniaków. I bardzo ładne wejście po podaniu od Piotra. Mariusz Marciniak z prawego skrzydła wyrównuje w 7 minucie meczu na 2-2. Jak na razie pojedynek bardzo wyrównany. Zobaczymy, jak goście kondycyjnie wytrzymają ten pojedynek. No a przede wszystkim, jak nasi zawodnicy, czy zbyt dużo sił nie pozostawili w Poznaniu. Staniszewski, Pawłowicz, powstrzymywany przez Pietruszkę. Pawłowicz, faulowany. Staniszewski, Wolski, faulowany. Staniszewski, mocny rzut i znowu fantastyczna obrona Zbyszka Stałowiaka. 8 minuta meczu, 2-2 i rozgrywamy atak pozycyjny. Gośko! Bardzo ładny rzut Marcina na 3-2 w 8 minucie w długie okienko bramki Pawła Starostwego. Prowadzenie naszej drużyny. Maliszewski, Pawłowicz, Maliszewski. Pawłowicz, Staniszewski. Bardzo dobrze po Piotrze Marcinia. Staniszewski. Błąd kroku wydawał, ale sędziowie ocenili to wejście Staniszewskiego na polu. Staniszewski. Staniszewski. Bardzo dobrze zdecydowanie nasi zawodnicy w obronie. 9 minuta meczu, 3-2. Zobaczymy. Maliszewski. Staniszewski. Pawłowicz. Bardzo dobrze. Kary dla Młynkowiaka. A powstrzymywał za rękę Klimka. No i od 9 minuty gramy w osłabieniu. Pawłowicz, Maliszewski, Staniszewski, Kyciński. No, Piotra Maliszewskiego niezastawiony, nie poradził sobie z nim Zbyszek Stałowiak i 3-3 w 10 minucie meczu. Marciniak, Pietruszka, drugi z Marciniaków. Pietruszka. Powstrzymywany Piotrek Marciniak i żółtą kartką ukarany po raz drugi z numerem 7 Tomasz Maliszewski, konsekwencją czego są 2 minuty kary dla tego zawodnika. Wyrównują się siły po obu stronach. Na pewno się zrobi dużo luźniej i zobaczymy, któremu z zespołów będzie to bardziej odpowiadało. Marciniak, Pietruszka. Marciniak, ładny rzut z biegu, 4-3 w 10 minucie po celnym trafieniu Piotra Marciniaka. Zaskoczył Pawła Starostweckiego.
Dobre warunki fizyczne, 199 cm wzrostu. Doświadczenie ekstraklasowe w Białej Podlaskiej. A teraz, tak jak powiedziałem, na wypożyczeniu. Pawłowicz, Staniszewski. Żółta kartka dla Piotra. No, trochę zdezorientowany Piotr. Marciniak myślał, że kara dwuminutowa. I jednak na szczęście tylko żółta kartka. Pawłowicz, Staniszewski, Pawłowicz. Faulowany Przybysza. Niepotrzebny to był faul Krzycha. Przybysza, najprawdopodobniej Pawłowicz nie złapałby tej piłki. Kryński, Staniszewski, Pawłowicz. Faulowany. 11 minuta meczu, prowadzenie 4-3 w Olsztyniaka. Staniszewski znowu z biodra i tym razem udało się Zbyszkowi zareagować. Wybił tą piłkę nogami, ponownie mierzony był rzut z biodra między nogi naszego bramkarza. Pawłowicz faulowany. Powrócił do gry ukarany nasz zawodnik. Pawłowicz, no. Chyba zbyt delikatnie potraktował go Młynkowiak. Próbował wymusić ofensywny faul ten. Ładnie przełożył rękę, no i z linii 7 metrów zaskoczył po raz czwarty naszego bramkarza. 4-4. Ponownie remis. Marciniak. Faulowany. Żółtą kartką będzie ukarany z numerem 10. Nie, przepraszam. Z 14 Robert Pawłowicz. 12 minuta meczu. Remis. 4-4. Marciniak, dobrata. I Kola Mariński zakończy. Efektowna przerzutka. I żółta kartka dla zawodnika gości z numerem 9. Rękę Łukasz Wolski. Zdobył bramki Marińskiego. 5-4, 13 minuta. Jednobramkowe prowadzenie Wolsztyniaka. Obydwa zespoły w komentach. Maliszewski, Pawłowicz. Staniszewski. Pawłowicz. Ofensywny faul Pawłowicza. I kontra. Marciniak, Młynkowiak. Kola. I rzut karny. Drugi faul Łukasza Wolskiego na Koli Marińskim. Tym razem Koli nie udało się skierować tej piłki po tym faulu do bramki. Ale rzut karny i wykonawcą najprawdopodobniej będzie Krzysztof Przybysz. Nie mylił się w Poznaniu, miejmy nadzieję, że i dzisiaj się nie pomyli. Brawo! 6-4, 13 minuta, celne trafienie Krzysztofa Przybysza z rzutu karnego. A w Poznaniu, przypomnę, sześciokrotnie wykonywał Krzysztof Przybysz rzut z linii 7 metrów i ani razu się nie pomylił. Maliszewski, Pawłowicz, Staniszewski, Krydziński. Bardzo dobrze Przybysz. Pawłowicz. Faul teraz na obrotowy. Nie, Staniszewski wszedł na pozycję obrotowego. Tam nadział się na dłonie Piotra Marciniaka. Pawłowicz. Miej bramka. Nieopilnowany. 10. Marek Kryciński zabiega tam z prawego skrzydła na pozycję kołowego i zmniejsza przewagę naszej drużyny do jednej bramki. 6-5, 14 minuta meczu.
Marciniak, Mariński, Petrusia, Piotrek Marciniak. No i Pudło. Mariusza Marciniaka i goście. Pawłowicz. Maliszewski. Spakają grę goście, zmiany. Artur Piechota zmienia się z Markiem Staniszewskim w ataku. Maliszewski, Pawłowicz. Staniszewski, Pawłowicz. Dobrze, dobrze. Czybysz wypychał tam do Marińskiego. Pawłowicz. Próba do grania do obrotowego. Szybki atak Pietruszka. Skutecznie. O, szybkość Marcina naprawdę fantastyczna. 7-5 po celnym trafieniu Pietruszki. Szybkie rozegranie po tym przechwycie piłki w pas z Młynkowiakiem. Zakończone skutecznym rzutem. Z 11 na boisku Łukasz Liszewski. On na środku rozegrania. Staniszewski, Lisicki, Maliszewski. Dobrany przez Krzysztofa Przybysza. Lisicki, Maliszewski. Meczu 7-5, prowadzi Bursztyniak. Krydziński, Lisicki, Maliszewski. Bardzo dobrze Młynkowiak tym razem. No należy jak najszybciej odebrać ochotę do gry zawodnikom z Sierpca. Bolski. Maliszewski z Lisickim. Maliszewski, Wolski i piłka po odbiciu w słupek. Odsłupka naszej drużyny. Pietruszka. Brawo, piękna akcja. Bardzo szybka piłka od Pietruszki do Krzysztofa Przybysza. Ten błyskawicznie, bez chwytania przekazał do Koli Marińskiego. Na ten posłał piłkę obok bezradnego Pawła Staroswieckiego i 8-5. Naprawdę bardzo szybka akcja prawej naszej strony. Staniszewski. Żółta kartka dla Piotra. Nie, to już 2 minuty, bo druga żółta kartka by była. No, ocenie sędziów przyjął na proste ręce atakującego zawodnika gości. No i druga kara dla naszej drużyny. 18 minuta, 8-5. Gramy w osłabieniu. Staniszewski, Krydziński. Drugie koło Lisicki bieg. Maliszewski. Dogranie do skrzydła do Krydzińskiego. Staniszewski. Ofensywny faul Staniszewskiego. Pietruszka, Marciniak, wejdź, Młynkowiak i bramka, brawo, w osłabieniu. 2 minuty dla Lisickiego, uderzenie tam Młynkowiaka, leży Mariusz na boisku, lekarz zawodów pan Marek Kamiński podbiega z interwencją. Pofatygował się nawet do syna Zenek Młynkowiak. Już wszystko w porządku. I w 18 minucie po tej krótkiej przerwie prowadzimy 9-5. Dwa zespoły po jednym zawodniku na ławce kar. Maliszewski.
Maliszewski, Maliszewski, Wolski. No i nie upilnował Kola Mariński. Teraz lewo skrzydłowego gości. Łukasz Wolski popisał się celnym rzutem po krótkim rogu, takim dość zaskakującym. Myślał Kola, że będzie odgrywał. No i 9-6. Marciniak, Mariński, Pietruszka. Do Gośki. Po krótkim piłka od Słupka i Staroswieckiego wychodzi w pole, którą przejmuje z numerem 5 Piechota. Maliszewski. No i wydawało mi się, że po krokach, ale ten rzut oznaczonego numerem 10 Marka Krydzińskiego. Rzut został zaliczony i 9-7. No szkoda. 20 minuta. Faulowany przez Maliszewskiego Pietruszka. Kola Mariński. I ponownie nie pomylił się Kola. Na wysokości biodra piłka minęła Staroswieckiego i 10-7 w 20 minucie. Zmiana na pozycji bramkarza do bramki. Z numerem 1 udaje się Marcin Malanowski. Drugi sezon w drużynie Stela na Sierp. Maliszewski. Wolski. Maliszewski. Staniszewski. Krydziński. Staniszewski. Szybciej grają. Bardzo dobrze Zbyszek Stowiak. Gramy szybko piłę przybysz. Kolański. A i spudłował Kola tym razem. Szkoda. Ładna akcja. Malanowski stał przy słupku, nie wyszedł wyżej. No i przerzutka Koli niecelna. 21 minuta, 10-7. 3-bramkowe prowadzenie naszej drużyny. Pawłowicz. Dogranie do obrotowego. Faulowany Klimek. I rzut wolny z linii 10 metrów. Staniszewski. Pawłowicz. Bardzo dobrze przybysz. Klimek z linii 9 metrów. Pawłowicz. Staniszewski. Krydziński. Ponownie Pawłowicz. Dogranie do obrotowego. Ładnie tą piłkę wygarnęli. No i 2 minuty. Tam chwytał za koszulkę Piotrek Marciniak. I ponownie. W osłabieniu gramy. 22 minuta meczu. 10-7. 2 minuty w osłabieniu. Pawłowicz. Przepraszam, Lisicki. Wolski, Pawłowicz. Staniszewski, Pawłowicz. Rzut. No i kolejny raz między nogami Zbyszka Stałowiaka. No ale miał wolne pole, 8 metr. Rzucił z całej siły. 10-8. No należało rozgrywać piłkę, najlepiej na faul. Indywidualnie chyba kryty będzie Pietruszka. Rzut karny i powinny być 2 minuty kary. Faul na Marcinie Pietruszce. Konsekwencją czego jest rzut karny i do linii 7 metrów zbliża się po raz drugi w dzisiejszym meczu Krzysztof Przybysz. W bramce Marcin Malanowski. 20 lat, 185 cm wzrostu kontra Krzysztof Przybysz. Brawo! 11-8 w 23 minucie. Powiększa przewagę Wolsztyniak po celnym trafieniu Krzysztofa Przybysza z linii 7 metrów. Pawłowicz. Maliszewski. Faulowany Klimek. Tam próbował zasugerować sędziom
Kola Mariński, ofensywny faul, Maliszewski, błąd kroków. Piłka dla naszego zespołu, nie śpieszą się nasi zawodnicy, nasza drużyna jest ukarana dwuminutową karą dla Piotra Marciniaka. Spokojnie, czas pracuje na naszą korzyść. Prowadzimy. To śpieszyć się musi zespół gości. Marciniak. Młynkowiak wysoko, pomaga w rozegraniu tej piłki. Pietruszka, Gośko. Dobrze, nie zdecydował się na wejście. Marciniak. Faulowany tam Kola Mariński. Już wraca na boisko. Siódmy nasz zawodnik. Przybysz będzie grał w ataku. Pierwsze 23 minuty grał tylko w obronie. Przybysz. Faulowany. Szkoda, że nie rzucił. Jakby była bramka, na pewno sędziowie zaliczyliby bramkę, a jak nie, to na pewno faul. Pietruszka. Kola. Przechwycił tą piłkę. Brawo! Przechwycił Gośko, odegrał do Przybysza. Ten z 14-15 metra po koźle wyszedł w górę, posłał po koźle tuż przy długim słupku. No i zdobywa bramkę z gry. 12-8, a do zakończenia pierwszej części meczu 6 minut. Maliszewski, Pawłowicz, bardzo dobrze Młynek. O, ważna bramka Krzysztofa Przybysza. Tym bardziej, że w meczu z Grunwaldem nie udało mu się zdobyć z gry, a tylko z rzutów karnych. Wolski, Pawłowicz. Dobrze zablokowana ręka Pawłowicza przez Młynkowiaka. I na 5,5 minuty goście z linii 9 metrów. 5,5 minuty do końca pierwszej połowy. 12-8. Maliszewski, Pawłowicz. Dobrze. Przechwycił tą piłkę Marcin Pietruszka, ale wcześniej faul na Pawłowiczu. Maliszewski, Staniszewski. Maliszewski. Pawłowicz, Staniszewski. Błąd kroków. Rozegrać Gośko. Jeden na jeden. Faulowany przez Marka Krydzińskiego. Próbował tam ograć kozłem Marcin Gośko swojego przeciwnika. Jednak po faulu nie mógł tego zrobić. Pietruszka sam. Faulowany i rzut karny. No tam próbował rzucać z lewej ręki Marcin. Za prawą trzymał go któryś z przeciwników. No i po raz trzeci w tym meczu na linii 7 metrów Przybysz kontra Malanowski. I Malanowski z tego pojedynku wychodzi zwycięsko. O, zbyt chyba troszeczkę Krzysztof Przybysz nonszalancko podszedł do linii 7 metrów. 12-8, wynik nie uległ zmianie. Sędziowie proszą teraz o wytarcie. Do końca meczu 4 minuty 7, przepraszam, do końca pierwszej połowy 4 minuty 17 sekund. Na pozycji obrotowego z numerem trzecim widzimy na boisku Piotra Tybuszewskiego. 19-latek. A w polu bez zmian Wolski, Pawłowicz, Maliszewski, Staniszewski i Krydziński. Pawłowicz, Staniszewski. Rzut z biegu, niezablokowany. I 12-9. A zdobywcą tej bramki najskuteczniejszy strzelec zespołu gości Marek Staniszewski, 20-latek. Trzy
trzeci sezon w Kasztelanie. No i 11 na liście najskuteczniejszych strzelców ligi z dorobkiem 48 bramek. No dzisiaj już dorzucił ponad 50. Ma na swoim koncie faulowany Marciniak Mariusz przez Tybuszewskiego. Przybysz. I ponownie skutecznie. 9, 10 metr. Ładny rzut Przybysza. Tym razem po krótkim rogu. I 13-9. Śpieszą się goście. Wolski. 3 minuty do końca. Krydziński, Staniszewski, Maliszewski, Pawłowicz. Dobrze Przybysz. Krótka rozmowa sędziego Kuszyńskiego z Krzysztofem Przybyszem. Pawłowicz. Błąd kroków. Gramy kontrę. Niestety nieudana. Przechwycił tą piłkę z numerem 9. Łukasz Wolski i goście. Staniszewski. I brawo! Z 6 metrów obronił ten rzut Zbyszek Stałowiak. Przybysz. Faulowany. Bardzo dobrze, że rzucił. Mimo obrony Malanowskiego. Rzut wolny z linii 9 metrów. 2 minuty. Do końca pierwszej połowy. 13-9 prowadzi zespół Wolsztyniaka. Marciniak, Pietruszka, Przybysz. Brawo! Brawo Mariusz! Celne trafienie Marciniaka i 14-9. Mariusz też jakby przeżywa kryzys formy w Poznaniu na 0 bez zdobyczy bramkowej. No dobrze by było, żeby się obudził nasz prawy rozgrywający. Krydziński, Staniszewski, Pawłowicz, Maliszewski. Staniszewski. Bardzo dobrze powstrzymywane przez Przybysza. Krydziński. Staniszewski. Pawłowicz. Maliszewski. Sędzia pokazuje grę na czas. Potężna petarda Staniszewskiego mija naszą bramkę. Młynek nie zauważył, zgubiona, nie zauważył Koli Marińskiego, zgubiona piłka i goście, Maliszewski. No i niestety niepokryty na czas Piotr Tybuszewski. Zdobywa sobie swoją drugą bramkę w tym sezonie, a pierwszą w dzisiejszym meczu i 14-10 na 24 sekundy przed końcem. Tak, 15 sekund, 14-10. Dobrze by było zakończyć to z bramką. Będziemy rozpoczynać. Pietruszka. Faulowany. 5 sekund. Bramka nieuznana. Marcin zdecydował się na rzut. Będzie rzut bezpośredni. Ustawiają mur zawodnicy gości po czasie 14-10. I Przybysz będzie najprawdopodobniej rzucał. Zablokowany rzut Przybysza. Pierwsze 30 minut kończy się wynikiem 14-10 i zawodnicy udają się na 10-minutową przerwę. No i za chwileczkę panowie Kuszyński, Dudka, przypomnę, para szczecińska rozpocznie 30 minut. W naszej drużynie
zmiana w bramce, drugie 30 minut, najprawdopodobniej będzie bronił Sylwek Wawrowicz. Pamiętamy występ sprzed tygodnia. 17 minut bez straty bramki. Miejmy nadzieję, że dzisiaj popisze się równie wspaniałymi interwencjami i oby jak na dłużej zaobał zerowe konto. My rozpoczynamy drugą połowę. No i miejmy nadzieję, że druga połowa upłynie tak jak pierwsza, pod znakiem przewagi naszej drużyny. Przypomnę wynik 14 do 10 po pierwszych 30 minutach. Weiss również zmienił Mariusza Marciniaka, faulowany teraz Maciej. Również w zeszłym tygodniu zaliczył 0. Nie zdobył żadnej bramki. Przybysz faulowany przez Maliszewskiego. Mariński, Weiss. Mariński i Staraswecki bardzo dobrze w bramce. Kontra gości. Wolski faulowany. I w 32 minucie już goście z linii 9 metrów. Staniszewski. Rzut wolny po faulu na Marku Krydzińskim. Z linii 9 metrów wybija Piotr Tybuszewski. Wolski, Pawłowicz, Maliszewski, Staniszewski, Pawłowicz. I ponownie rzut wolny z linii 9 metrów wykonują goście. Pawłowicz, bardzo ładnie Weiss, Pietruszka, pójdzie sam do końca chyba. Brawo! Zwód piłką, rzut w drugie tempo. Duża szybkość Marcina Pietruszki. Żaden z przeciwników nie mógł go dogonić i 15 do 10. Ładny przechwyt Macieja Weissa. Dogranie do Marcina i skuteczny rzut tego ostatniego. Staniszewski, Maliszewski, Pawłowicz, Staniszewski, błąd kroków i kontra. Przybysz, Weiss, 2 minuty kary, ładne wejście Macieja, zdecydowane i na ławce kar ląduje Piotr Tybuszewski. No. Zobaczymy jak rozegrają to nasi zawodnicy. Pietruszka, Przybysz. Rzut wolny. No szkoda, że nie udało się umieścić tej piłki w siatce. Po upadku Krzysztofa Przybysza sędziowie proszą o wytarcie parkietu. 33 minuta, 5-bramkowe prowadzenie naszych szczypiornistów. Gramy w przewadze. Powinniśmy chyba zagrać ładnie Młynkowiak i skutecznie. Dobre podanie Marcina. Rozluźniły się szyki obronne gości. Znalazł dla siebie pozycję Mariusz Młynkowiak i 16 do 10 najwyższe prowadzenie naszych zawodników w dzisiejszym meczu. 34 minuta. Maliszewski, Staniszewski, Pawłowicz, Staniszewski, Pawłowicz, Maliszewski, Wolski próbował zaskoczyć
Sylwka Wawrowicza rzutem z biodra. Weiss. Kola. I poprzeczka. Nie ma szczęścia dzisiaj Kola do tych przerzutek, a wydawało się, że bramka stoi otworem. Druga przerzutka nieskuteczna. Ładny przechwyt i spróbujemy to rozegrać szybciej. Zwalnia Maciej. Druga strona całkowicie wolna. Nie zauważył Maciej. Krzyki Maciej. No szkoda. I Przybysz i Gośko na lewej stronie całkowicie wolni, nieobstawieni. Maciej nie zauważył tego, zdecydował się na indywidualne wejście. No i bronił Staroswecki. 16-10, 35 minuta. Lisicki, Staniszewski, Lisicki, Maliszewski, Wolski, Staniszewski, Rydziński. Pokazuje grę na czas sędzia. Brawo Sylwek! I piłka z autu dla gości. Rydziński, Staniszewski, Maliszewski. Rzut z biodra i fantastycznie Sylwek chwycił prawie między nogi tą piłkę. Gośko. Faul na naszym lewoskrzydłowym faulującym był z numerem 10 Marek Rydziński. Bramka nie mogła być uznana. Marcin Gośko już stał w polu po tym faulu na linii 7 metrów Młynkowiak. I skutecznie. 17-10. 36 minuta meczu. Nie pomylił się Mariusz. I 7-bramkowa przewaga naszej drużyny. Staniszewski, Krydziński, Maliszewski, Wolski. Brawo Sylwek. Druga wspaniała interwencja. Weiss. Pietruszka. Ładnie zwiódł i niestety przepięknie to zrobił, ale nie wykończył tego. A przechwyt ładny Koli Marińskiego i z Pietruszką zagrają we dwóch. I ponownie pudło, ale faul. Uderzenie w rękę Marcina Pietruszki przez Marka Staniszewskiego i rzut karny. Ładnie odchylił się Marcin, ale tam w końcowej fazie tego wyskoku uderzony w rękę nie mógł skierować piłki do bramki Staroswieckiego i ponownie na linii 7 metrów Mariusz Młynkowiak kontra Paweł Staroswiecki. I bardzo dobrze w bramce Staroswiecki. Po tej interwencji bramkarza gości piłka w aucie i dla naszego zespołu. Przybysz, Pietruszka. Ładnie to rozegrali, ci zawodnicy. Markowali podanie do Przybysza. Rozegrał to Pietruszka z Marińskim i 18-10. No należy jak najwięcej rzucać bramek, bilans bramkowy, jak nie z ostatnią drużyną poprawiać. 8 bramek przewagi. Maliszewski. Lisicki. No, zbyt dużo swobody mu zostawił teraz Młynek. I Lisicki. Łukasz. 17-latek. Zdobywa 11 bramkę. Dla zespołu gości. No, grali w osłabieniu goście. A jednak udało im się zdobyć 11 gola. Przybysz. Marciniak, Weiss, Przybysz. Błąd. Błąd fatalny w skutkach Piotra Tybuszewskiego. Niesportowe tam zachowanie, mocno odepchnął naszego zawodnika. Uderzenie głową o parkiet. No i za ten faul 2 minuty kary otrzymuje Tymuszewski. Konsekwencją tego faulu rzut karny.
którego wykonawcą będzie z numerem 13 Piotrek Marciniak. No zobaczymy, czy jemu uda się zamienić ten rzut na bramkę. Fatalnie. To nawet nie musiał się silić na obronę Starczyński. Pudło. Lisicki. Dobrze piłka zblokowana przez Macieja Weissa. No. Okres słabszej gry naszych zawodników. Zmarnowane dwie szanse z linii 7 metrów w ostatnich minutach. Lisicki, Maliszewski. Czwórkę teraz grają goście. Zablokowany rzut. Już wrócił Staniszewski. Weiss do Gośki. Ten nie zdecydował się na wejście. 18 do 11, 39 minuta meczu. Pokazuje Marcin, co będziemy grali. Weiss, Pietruszka, Przybysz. Bardzo ładne zagranie do Młynkowiaka. Ale też fantastycznie w bramce Staroswecki. Rzut wolny z linii 9 metrów. Zacelowe kopnięcie piłki ze Staroseckiego. Weiss, Pietruszka, Przybysz, Pietruszka, Weiss, Mariński. Niedokładne podanie, nie chwycił tej piłki. Pietruszka musi iść na rzut. I zdecydował się, wymuszony ten rzut. Nabieg chyba z 15 metra. Ładny rzut z biodra z przeskokiem. 19 do 11 prowadzi nas zespół. Pokazywali sędziowie grę na czas. Marcin zauważył. No i musiał decydować się na wejście. Skuteczne. Na szczęście dla nas. Staniszewski, Krydziński. Maliszewski. Lisicki. Maliszewski. Rzut wolny z linii 9 metrów. Lisicki. Staniszewski. Niedokładne podanie do Maliszewskiego. Kontra niedokładna. Niedokładny rzut Sylwka Wawrowicza do Młynka i goście ponownie przy piłce. Staniszewski. Lisicki. Faulowany. Lewoskrzydłowy gości. Łukasz Wolski. Lisicki. Błąd. No, wydawało mi się, że błąd podwójnego kozłowania. 41 minuta spotkania 19 do 11. Staniszewski. Maliszewski. Biodro. I piłka. Po odbiciu się od słupka dotknęła któregoś z naszych zawodników i aut dla gości. Ponownie goście w ataku pozycyjnym. Maliszewski, Staniszewski, Lisicki. Aj, piłka po rękach Przybysza. Chyba zmieniła trochę Sylwka Wawrowicza i 19 do 12. Siedmiobramkowa przewaga naszej drużyny w 42 minucie meczu. Przybysz, Pietruszka, Weiss, Mariński. No i za długie podanie do Koli Marińskiego. Nie mógł przechwycić tej piłki Kola i goście. Piechota do Klimka. Ofensywny faul Tybuszewskiego. Spoko, spoko. I piłka dla naszej drużyny. Chaotyczna gra naszej drużyny przede wszystkim. To nas najbardziej interesuje. Powinni uspokoić
zagrać spokojniej, rozważniej, lepiej przygotowywać pozycję. Kolejny słupek w tym spotkaniu, tym razem Kola Mariński. Niecelnie skierował piłkę do bramki gości. Nie chwycił piłki. Brawo Sylwek! Gośko pójdzie sam. Kola. I skutecznie tym razem. Kola Mariński zdobywcą 20 bramki dla naszej drużyny. I goście szybko rozpoczynają ze środka. Klimek. Ale wstrzymuje akcję z numerem 10. Marek Kryziński. Ładny przechwyt Macieja Wajsa. Rozegrali tą piłkę mocno po skrzydłach nasi zawodnicy. I najważniejsze, że skutecznie zakończyli. Staniszewski, Maliszewski, Staniszewski rzuca. I słupek. Piłka w aut. 2 minuty kary. Dla obydwu zawodników to jest Młynkowiak, Staniszewski. Tam obopólne przepychanki. No i sędziowie zdecydowali się na karę obustronną. Młynkowiak, Staniszewski na ławce kar. 20 do 12, 44 minuta. Przybysz, Pietruszka, Weiss i skutecznie, brawo Maciej, 21-12. Szybko rozpoczynają goście, Maliszewski. Podanie do Klimka, ten faulowany. Dwie minuty kary dla Przybysza po tym faulu na Marku Krydzińskim. No i teraz trudna sytuacja przed Olsztyniakiem. Jednego zawodnika mniej. No na tej szóstce broni tylko 4 naszych zawodników. Przeciwko 5 gości. Krydziński, Maliszewski, Wolski. Brawo Sylwek! No i drugi raz nie udało się tej piłki odbitej od ręki Sylwka Wawrowicza i od poprzeczki przechwycić Marcinowi Gośce. Dobijał swój rzut Maliszewskiej. 21 do 13. Gośko, Pietruszka, Weiss. 2 minuty kary dla Klimka za faul na Macieju Wajsie i rzut wolny z linii 9 metrów. No, sędziowie dzisiaj bardzo często karają zawodników tak jednej jak i drugiej drużyny 2-minutowymi karami. Maciej Wajs faulowany tym razem przez Tywuszewskiego. Piąta minuta meczu, 21 do 13. Prowadzi Wolsztyniak. Pietruszka, Gośko. Całkowicie nieudana przerzutka. I goście. Ofensywny faul Krydzińskiego. Bardzo ładnie ustawił się Marcin Pietruszka. No i wynik nie ulega zmianie. Na boisku z numerem 6 Piotrek Radziszewski zmienił Krzysztofa Przybysza i Mariusz Marciniak na lewym, na prawym rozegraniu. Pietruszka. Gośko, Pietruszka. Radziszewski.
z nietypowej dla siebie pozycji i goście. Tybuszewski faulowany. 22 do 13 po celnym trafieniu Piotra Radziszewskiego z lewego skrzydła. Wolski, Maliszewski, Staniszewski. Staniszewski. Maliszewski. Indywidualna akcja Maliszewskiego, faulowany rzut wolny z linii 9 metrów. Staniszewski. Maliszewski, wraca ukarany Klimek. Staniszewski. Maliszewski, długo rozgrywają piłkę. Maliszewski, próba do grania do obrotowego i ładny przechwyt Marcina, który chyba pójdzie sam. Brawo! Nad głową Staroswieckiego, a 2 minuty kary za faulowanie tam wrzucającego już Marcina Pietruszkę. Marek Kryziński otrzymuje. 23 do 10. Wraca na boisko Pawłowicz, a sędziowie proszą o wytarcie parkietu z linii 6 metrów przy polu bramkowym Sylwka Wawrowicza. Niespełna 13 minut do końca spotkania, 10-bramkowe prowadzenie naszej drużyny. Na prawym skrzydle z numerem 5 Piechota. Zmienia ukaranego Krydzińskiego. Staniszewski, Pawłowicz. Piechota. Pawłowicz. Staniszewski. Ładny rzut. I wspaniała obrona Sylwka Wawrowicza. Zasunięty tam był, ale poradził sobie z tym rzutem. Skanduje publiczność imię naszego bramkarza. Na pewno całkowicie zasłużenie. Pietruszka, Radziszewski, Pietruszka. Brawo! Ładne zagranie na przewagę i skończył to Marcin Pietruszka. 24 do 13. I ponownie szybko ze środka goście. Darek Cieżniak. Ofensywny faul gości. I spróbujmy to rozegrać. Graj w skrzydło! Weiss, Cieżniak. Przekroczona linia jednak Darka Cieżniaka. Szkoda, że Darkowi nie udało się po tym ustawowym pobycie na boisku zdobyć gola. Zmienił Marcina Pietruszkę, który odczuwa trudy tego spotkania. Liczne faule na nim dały mu się we znaki. 24 do 13 i 11 minut. 10 sekund do końca spotkania. Pawłowicz. Dobrze powstrzymywany przez Mariusza Marciniaka. Będzie rzucał. Brawo Sylwek! O, fantastycznie obronił to Sylwek. Rzut z 6 metra Piotra Tybuszewskiego. No ale w opinii sędziów faulowany był Tybuszewski i do linii 7 metrów zbliża się Staniszewski Marek kontra Sylwek Wawrowicz. I rzut nad głową. I 14 bramka dla gości. 24 do 14. Na lewym skrzydle zmienił Marcina Gośkę Damian Wieczorek. Ładne wejście Mariusza Marciniaka. Bardzo agresywny, no na to czekamy i 25 do 14. Piechota. Staniszewski, Pawłowicz, Staniszewski. Pomyliłem młodego Damiana z Cichym.
i spróbujemy rozegrać tą kontrę. Ciężniak powstrzymał jednak tą akcję i spokojnie będziemy rozgrywać atak pozycyjny. Damian Wieczorek, 19 lat, pierwszy raz w tym sezonie, o ile się nie mylę, na parkiecie. Weiss. Trzech leworęcznych na boisku, Młynkowiak. No i szkoda, że sędziowie zagwizdali ten fal na Młynkowiaku. Z dobrej pozycji był Radziszewski, Weiss. Marciniak, faulowany. Przez Pawłowicza. 9 minut 15 sekund. 25-14. Radziszewski, Weiss. Marciniak, Weiss, Radziszewski. Zgubił piłkę Piotr. I niedokładne podanie Klimka do Piechoty. Zmiana w naszej drużynie. Młynkowiaka zmieni z numerem 4. Zmienia Młynkowiaka Koconka, drugi z młodych zawodników w naszej drużynie. Pozwala grać młodzieży trener Sanecki, Weiss. Faulowany i rzut wolny. Maciej i rzut wolny z linii 9 metrów. Rzut z biegu Weissa, obroniony przez Staroswieckiego i jej goście. Piechota. Staniszewski i znowu Sylwek. Zwycięsko z tej opresji. I niedokładne kolejne Sylwka podanie na szybki. Atak przechwycone przez Piechotę. Wolski. Fatalny rzut. Szczęśliwie dla nas Tybuszewskiego Sylwek Wawrowicz nie miał problemów z obroną tego rzutu. I o czas prosi trener Marek Listkowski. Może go wziąć dopiero jak będzie w posiadaniu piłki. Do końca spotkania 7 minut 20 sekund. 25 do 14. Radziszewski. Marciniak. Radziszewski. Piotr musi iść na rzut. Ładne wejście wspomnianego przeze mnie Wieczorka i pierwsza jego bramka w tym sezonie. Pod nogami Staroswieckiego powiększa naszą przewagę do 12 bramek, 26-14 i pierwsze celne trafienie Damiana Wieczorka. Tak jak wspomniałem, trener Marek Listkowski poprosił o jednominutową przerwę. 7 minut, niespełna, dokładnie 6 minut 58 sekund. 58 sekund do końca meczu. Ucieszony Damian, pierwsza jego bramka w lidze. No i liczymy, że i Karol Koconka wpisze się dzisiaj na listę zdobywców bramek. No, nasza drużyna należy do starszych w lidze. Średnia wieku 26 lat. Młodzi zawodnicy muszą powoli wchodzić. I miejmy nadzieję, że z tych dwóch nowych zawodników i jeszcze Marcina Cichego, który w dzisiejszym meczu nie gra, będzie w Olsztynie jak miał pożytek. Staniszewski do ofensywny fał Pawłowicza. Radziszewski. Weiss. Spokojnie. 6,5 minuty. Wieczorek z Radziszewskim, Weissem i Marciniakiem. Darek Ciężniak również. Ładna bomba Radziszewskiego minimalnie spudłował. Darek Ciężniak również nie występuje często na parkiecie. I goście. Staniszewski, Pawłowicz.
faulowany, nawet gdyby ten rzut, piłka by znalazła drogę do bramki, nie mogłaby być uznana. Faulowany Tybuszewski. 5 minut 49 sekund do końca spotkania, 26-14. Prowadzi Wolsztyniak. Szybka akcja, a i Sylwek minimalnie nie sięgnął tego rzutu Klimka. Tej przerzutki, 26-15. No, starają się do końca grać goście o tym, że potrafią grać. Do ostatnich sekund wspominałem. Remis osiągnięty w ostatnich sekundach z Końskim i zwycięstwo z Biretem. Również na kilka sekund przed końcem spotkania. Dobrze, że prowadzimy 11 bramkami, nic się już nie może zdarzyć. Radziszewski. Dobrze, zdecydował się Piotrek na wejście. Po słupku piłka znalazła drogę do bramki. 27 do 15. Ponownie 12 bramek przewagi. Pawłowicz. Dobrze, Radziszewski. Powstrzymywał Klimka. Pawłowicz. 2 minuty kary dla Piotra. Po faulu na Klimku. I rzut wolny z linii 9 metrów. Przewadzę teraz zespół gości Pawłowicz. No i pokonuje tym rzutem z wyskoku Sylwka Wawrowicza, 27 do 16. Karol Kocąka ze środka. Indywidualnie kryty Maciej Weiss. Cieżniak. Cieżniak. No, faul chyba na naszym zawodniku, ale niestety nieodgwizdany, szybka kontra gości. I Marek Staniszewski. Wpisuje się na listę zdobywców bramek. Po raz 5 dzisiaj. I 27 do 17. Cieżniak. Niedokładne podanie Darka i znowu goście kontrują i ponownie Staniszewski. Efektowną przerzutką się popisuje. No, gra obronna, a szczególnie gra w ataku naszych zawodników, a właściwie niektórych ze zmienników. W słabszym stylu, nie radzą sobie, ewidentnie, Maciej Weiss. No, zmarnowaliśmy 12-bramkową przewagę, stopniała ona do 9, no ale kiedyś ci chłopcy muszą się ogrywać. Jak nie w takim meczu, to kiedy? Zagranie nogą. Wieczorka i ponownie goście. Pawłowicz. Między nogami Sylwka Wawrowicza. No i okres słabszej gry. Nie radzą sobie nasi zawodnicy z ławki. Z szybkimi zawodnikami Kasztelana. Radziszewski. Marciniak. Cieżniak. 2 minuty kary i to chyba jest trzecia kara Tybuszewskiego i chyba pożegnamy się trzecia z tym młodym 19-letnim zawodnikiem z Sierpca. Tak, otrzymuje wynikającą z gradacji kart czerwoną kartkę, no i musi opuścić ławkę rezerwowych. 27-19 do końca spotkania, 2 minuty 15 sekund. Bardzo przekonujące zwycięstwo naszego zespołu. Na pewno dużo większe by było, gdyby trener Sanecki nie zdecydował się na wpuszczenie zmienników. Drugie celne trafienie Piotra Czeskiego.
28 do 19. Stają zawodnicy z pierwszej siódemki w parkiet. No i miejmy nadzieję, że goście nie poradzą sobie tak łatwo z graczami z pierwszej siódemki. Piechota. Staniszewski. Bardzo ładny rzut. Zblokowany przez Weissa, ale piłka jednak z rogu dla gości. Półtorej minuty niespełna do końca spotkania. No nie zrozumiał ewidentnie gestykulacji sędziego młody Wieczorek. Sędzia prosił go o odejście. Nie zrozumiał drugie upomnienie ukarane dwoma minutami. Faul na Pawłowiczu i rzut wolny z linii 9 metrów. Minuta 5 sekund. Piechota, Staniszewski, Piechota, Pawłowicz, Staniszewski. No i 50 sekund, 28-19. Pawłowicz, Staniszewski, brawo Sylwek Wawrowicz. Ładny przechwyt, gramy kontrę. Uspokaja grę Maciej Weiss. Do końca pół minuty spróbują chyba zagrać to do końca nasi zawodnicy. 23 sekundy. Radziszewski, Weiss, 13 sekund. Weiss, ładny rzut, taki od niechcenia z kozłem. I 29 do 19, a do końca spotkania 2 sekundy i koniec meczu. Zwyciężamy przewagą 10 bramek, 29 do 19. Jak najbardziej zasłużone zwycięstwo, tak jak wspominałem. Rozmiary tego zwycięstwa mogły być dużo wyższe. Zmiany trenera Saneckiego, zawodników z ławki rezerwowej na pewno konieczne. Przy tak wysokim prowadzeniu jak najbardziej uzasadnione. I mecz zakończył się bez niespodzianki. Zdobywamy kolejne dwa punkty. A jeżeli zespół Wiretu przegra, a powinien zespołem AZS Biała Podlaska, to przeskakujemy i Wiret. W przypadku, gdy Grunwald pokona AZS Politechnika Radom, możemy również przeskoczyć zawodników z Radomia, sięgając jeszcze dalej. Mieć rozgrywa również dzisiaj mecz z Końskimi. Nie wiadomo, jak ten mecz się zakończy. No na pewno awansujemy czy o jedną, czy o dwie pozycje. To się okaże po zebraniu wyników ze wszystkich hal. Z sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 żegna się z Państwem Cezary Wach. Dobranoc Państwu. Zwyciężamy, tak jak wspomniałem, 29 do 19 zespół Kasztelana Sierc. Tuż po zwycięskim meczu rozmawiam z trenerem Mirosławem Saneckim. Zwycięstwo na pewno cieszy, pierwsze punkty. Jak pan ocenia styl gry? Przeciwnik nie był zbyt wymagający, ale my chyba zagraliśmy dobry mecz. Zagraliśmy kolejny dobry mecz i to jest krzepiące. I myślę, że zespół zagrał na swoim poziomie do momentu tam drugiej połowy, kiedy weszły rezerwy, bo też kiedyś trzeba im dać pograć. I jestem z tego zadowolony, że zarówno pierwszy skład, jak i drugi grał dobrze dzisiaj. Miejmy nadzieję, że z tych dwóch nowych zawodników, którzy pokazali się, jeden z nich nawet zdobył bramkę. No i Darek Cieżniak, który również rzadko wchodzi, tak jak pan powiedział, z miennicy, w przyszłości z nich będzie pożytek. No na pewno. Praca z młodzieżą jest tutaj bardzo dobra i rośnie na rybek.
chłopaki chcą grać piłkę ręczną i myślę, że to historia najbliższa piłki ręcznej w Olsztyńskiej. Przed nami dwa wyjazdy do Końskich i do Miedzi Legnica. Na pewno to będą trudne wyjazdy, ale cały czas mamy nadzieję, że te punkty, które straciliśmy na początku sezonu, na początku rundy, uda się ten bilans punktowy powiększyć. Jak było widać w meczach wyjazdowych do tej pory, w których ja uczestniczyłem, to znaczy i w Radomiu, i w Poznaniu, jesteśmy w stanie walczyć z każdym zespołem na wyjeździe. I przy maksymalnej koncentracji, waleczności zespół jest w stanie wygrać oba mecze wyjazdowe. No nie zawsze to się udaje, nie zawsze i szczęście dopisze i są jeszcze różne czynniki inne, ale widać, że zespół wierzy w to, że można wygrać, a to jest najważniejsze. Gratulujemy zwycięstwa i liczymy na dobre wieści i z Końskich, i z drugiego meczu wyjazdowego do Legnicy. Gratulujemy jeszcze raz zwycięstwa. Rozmawiam ze Zbyszkiem Stachowiakiem, trenerem w Olsztyniaka. Zbyszku, zanim będę Cię prosił o podsumowanie i ostatniego meczu wyjazdowego, i dzisiejszego meczu, trudno nie zauważyć, że zmienił się Twój wizerunek. Pamiętam to przyrzeczenie, musiałeś to trzymać. No właściwie przed tą drugą rundą z chłopakami założyłem się o punkty, które mają zdobyć w drugiej rundzie i miało być 16 w pewnym momencie, właściwie o jeden punkt im odpuściłem 15, no i po meczu z Radomiem te 15 punktów zyskali, no w związku z tym przegrałem zakład i trzeba było się podporządkować temu. Wiadomo, że z drugiej strony patrząc, no to właściwie ten zakład by chyba zmobilizował chłopaków i naprawdę zagrali do samego końca bardzo dobrze. No właśnie, czy liczyłeś, że to już się zdarzy po Radomiu, czy dopiero po meczu z SMS-em? A następne pytanie moje, to jak oceniasz ten właśnie wyjazd? Dla mnie niespodziewane zwycięstwo z Eltastem Radom na wyjeździe. No, jeżeli chodzi o ten wyjazd do Eltastu, to tam było troszeczkę kłopotów, bo to był wyjazd we wtorek, nie mógł z nami jechać Mariusz, nie mógł Piotrek jechać, Radziszewski. Ale było widać, że chłopacy, ci, którzy pojechali, się skoncentrowali, zmobilizowali w pełni i właściwie przez cały mecz grali bardzo dobrze, rozsądnie w ataku pozycyjnym, bardzo dobrze w obronie i to dało rezultaty. Na pewno trzeba powiedzieć sobie szczerze, że jednak Eltas Radom zagrał na pewno słabszy mecz niż myśleliśmy i to też jakoś przyczyniło się do tego, że odnieśliśmy tam zwycięstwo. Dzisiejszy mecz nie wyglądał na spacerek. Młody, wybiegany, szybki,
dość dobrze wyszkolony technicznie, dysponujący silnym rzutem SMS, sprawił trochę nam kłopotu. Końcówka była już trochę łatwiejsza. Tak, zgadza się. Tam kilka takich sytuacji, gdzie sędziowie właściwie mogli spokojnie też pod nas podgwizdać, to znaczy dla nas zagwizdać piłki, to zagwizdali dla SMS-u. To spowodowało jednak, że SMS mógł w pewnych momentach toczyć z nami wyrównaną walkę. Ale wydaje mi się, że pod względem poszczególnych pozycji, czyli obrony, kontry i ataku pozycyjnego, jednak przewyższaliśmy ich znacznie i to dało efekty w końcówce. To już pięciobramkowe zwycięstwo jednak przez cały mecz, może tam w jednym. Zaczęliśmy pracować nad wszystkimi elementami, jakoś poukładaliśmy to sobie wspólnie i to dało jakieś efekty. Z drugiej strony trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że na każdej pozycji jest po dwóch, trzech zawodników. Oni walczą o pozycję w zespole i to powoduje chyba większą mobilizację do każdego meczu i powoduje, że każdy chce się pokazać na parkiecie. No, to tylko podwyższa poziom techniczny całego zespołu i to daje jakieś efekty. Spodziewałeś się czwartego miejsca? Powiem szczerze, że przed objęciem pozycji trenera na pewno się nie spodziewałem, że tak wysoko, może nie tak wysoko, ale tyle punktów zdobędziemy. No to 32 punkty to jest wynik dosyć duży i przypuszczam, że w przyszłym sezonie na przykład może to dać nawet awans do Serie A. Czwarte miejsce, najlepsze w historii klubu w Olsztyniach. Gratulujemy Ci, Zbyszku, Tobie i całej drużynie, no i osobom związanym z piłką ręczną. No i myślimy, że w przyszłym sezonie Ciebie również zobaczymy i na ławce, i w bramce. Dziękuję bardzo.